Dobry wieczór Państwu. Emocje jeszcze buzują tak naprawdę po tym meczu. Wydaje się, że dla kibica to był naprawdę ciekawy mecz. Dla nas, cóż, były momenty naprawdę dobrej gry. Były momenty, że drżeliśmy o wynik. Jak się strzela dwie bramki na wyjeździe, a z tego co pamiętam, ostatni raz strzeliliśmy dwie bramki w Bielsku i wygraliśmy mecz. To naprawdę no, mamy prawo czuć niedosyt po tym meczu, bo jak się strzela dwie, to naprawdę liczy się na zwycięstwo. Jeszcze w okoliczności, w jakich strzeliliśmy tą drugą bramkę, czyli natychmiast właśnie zespół się podniósł, zareagował. Wiadomo, ta zasada 5 minut postrzelonej, postraconej. Często to ćwiczymy, też tłumaczymy. Zawodnicy pozytywnie zareagowali. Strzelamy na dwa i później dużo rzeczy też było takich dziwnych dosyć, ponieważ mecz walki, gdzieś to boisko sprawiało trudności zawodnikom, stąd te kartki też nie zawsze w prawidłowy sposób przerywali grę, stąd też zmiana Dudy i trochę nam ta gra, gdzieś to utrzymanie się przy piłce, to doświadczenie, które na pewno Sławek nam daje, gdzieś to spowodowało, że no, oddaliśmy troszkę inicjatywę i zespół Suwałki, trzeba mu to oddać, dążyli do samego końca, nie tylko szli po tą wyrównującą bramkę, co również po tą zwycięską, także koniec końców wydaje mi się, że trzeba się nawet cieszyć z tego punktu, bo jest to naprawdę gorący teren i zdawaliśmy sobie sprawę, że skoro Wigry przegrywają 3-0 i potrafią w Głogowie strzelić 3 bramki, wiedzieliśmy, że na pewno ich morale będzie mocno zbudowane tutaj i chcieliśmy odebrać im te atuty. Wyszło polubownie i trzeba pogratulować naprawdę zaangażowania walki chłopakom, natomiast na pewno ciągle będziemy pracować nad tymi elementami, które jeszcze nam szwankują, czyli no, tak naprawdę można powiedzieć, że 3 stałe fragmenty gry zdecydowały o bramkach tutaj, ponieważ bramkę, jaką straciliśmy na pierwszą, to też po naszym stałym fragmencie, gdzie mogliśmy to inaczej rozwiązać po prostu i nie przerwaliśmy tej sytuacji, Także cóż, no, z jakimś tam niedosytem, ale szanujemy naprawdę ten punkt i wracamy do Bytowa. No my z tego punktu na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Na pewno tutaj u siebie chcieliśmy już dzisiaj poprawić bilans i dać więcej radości naszym kibicom i sobie, poprawiając sytuację w tabeli. Ale z drugiej strony trzeba znowu docenić charakter zespołu, który dzisiaj znowu został pokazany i z przebiegu tej drugiej połowy i sytuacji tej ostatniej kluczowej, czyli rzutu karnego, musimy się cieszyć, ale nie cieszymy się z tego, że powielamy błędy w obronie i tutaj z tego zdajemy sobie doskonale sprawę, bo za dużo tracimy tych bramek, tym bardziej w kluczowym momencie, tak jak trener powiedział, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić bramkę tuż po tej, gdzie zdobywamy, bo zamiast napędzać się, szukać większej płynności gry, no to znowu musimy gonić i już sobie powiedzieliśmy, już tego gonienia wystarczy. Na pewno skupiamy już teraz całą energię na kolejny mecz, bo nic nam innego nie pozostało, oczywiście analiza meczu przed nami. No i na pewno będą korekty w naszej grze i wierzę w to, że one dadzą nam dobrą grę obronną w następnych meczach, a z przodu dalej będziemy napędzać tak jak do tej pory nasz zespół. Dzięki.